Część graczy ma już za sobą główną linię fabularną Fallouta 4. Po jej zakończeniu pozostaje szwendanie się po pustkowiach, odkrywanie ich kolejnych tajemnic oraz zrobienie z naszej kryjówki twierdzy nie do zdobycia. No ale ile można? Dlatego wiadomość o premierze pierwszego rozszerzenia fabularnego powinna ucieszyć wszystkich fanów postapokaliptycznej scenerii. Dodatek nosi miano Automatron, a motywem przewodnim będą roboty, które zagrażają wspólnocie. W tym DLC nie tylko rozwalimy całe hordy zabójczych maszyn, lecz również zbudujemy własnych robosprzymierzeńców. Premiera już we wtorek 22 marca na PC-ta, Xbox One i PS4. Fanów przygodówek z pewnością ucieszy fakt, że będą mogli po raz pierwszy lub któryś z kolei przemierzyć czasoprzestrzeń w celu pokrzyżowania planów Macki, istoty wyhodowanej przez doktora Freda, przy okazji wydania remastera Day of the Tentacle. Z pierwszych recenzji możemy wyczytać, że humor z 1993 roku nie postarzał się ani trochę, a strona wizualna została ładnie odświeżona. Wskoczycie do tego rysunkowego świata? Premiera już 22 marca wyłącznie na PC-ta. Seria Trackmania powinna być doskonale znana fanom zręcznościowych gier wyścigowych. Siadamy za kierownicą pojazdów rozwijających zawrotne prędkości na zwariowanych trasach, które kojarzyć się mogą z zabawkami Carrera Go. Ogromne pętle i odcinki trasy po pionowej ścianie nie są tu niczym specjalnym. Trackmania Turbo nie jest żadnym wyjątkiem. Produkcja słynie nie tylko ze zwariowanych torów, ale również z rozbudowanych narzędzi do ich samodzielnego tworzenia. Już od 22 marca będzie można zebrać do 4 osób przed jednym podzielonym ekranem, zacząć zabawę w sieci lub zmierzyć się z wyzwaniami przygotowanymi przez twórców. Trackmania Turbo wyjdzie na PC-ta, Xbox One i PS4. Gracze PC-towi mogą się już zagrywać w najnowsze rozszerzenie do The Elder Scrolls Online Thieves Guild, natomiast gracze konsolowi otrzymają do niego dostęp w ciągu nadchodzących dni, dokładniej 22 marca na Xbox One i 23 marca na PlayStation 4. Dodatek pozwoli graczom na dołączenie do gildii złodziei, która nie jest w złotym okresie swojej działalności. Przez jeden zbyt zuchwały skok, jej członkowie są prześladowani przez tajemniczą organizację zwaną Stalowym Kołem. Naszym zadaniem będzie przywrócenie dawnej chwały złodziejskiemu fachowi. Gotowi wesprzeć kilku złodziejaszków? Akcja Republik jest osadzona w świecie kontrolowanym przez niepodzielnie panującego nadzorcę. Główną bohaterką jest Hope, królik doświadczalny jednego z rządowych ośrodków badawczych. Jednak to nie w nią się wcielimy, a w zdolnego hakera, który chce pomóc dziewczynie. Naszym zadaniem będzie upewnienie się, czy droga przed Hope jest czysta, otwieranie dla niej drzwi oraz wydawanie jej poleceń. Premiera gry już w środę, 23 marca. To już czwarty raz, kiedy przyjdzie nam się spotkać z Linkiem na konsolce 3DS, tym razem przy okazji Hyrule Warriors Legends, czyli grze akcji z elementami RPG. Bierzemy się w niej zarówno z hordami przeciwników, jak i potężnymi bossami. Świat Legends of Zelda jest bogaty w różnego rodzaju opowieści o ratowaniu księżniczek, jednak nadchodzącą grę należy traktować jako spin-off serii. Premiera 24 marca wyłącznie na konsoli Nintendo 3DS. Zapowiada się bardzo interesujący tydzień dla wielbicieli przygodówek. Po Day of the Tentacle Remastered przyszedł czas na trzecią część serii Samrost. Poprzednie dwie odsłony były jedynie krótkimi epizodami w porównaniu z tym, co ma oferować trójka. Ponownie będziemy mogli wcielić się w małego kosmitę, który porozumiewa się wyłącznie za pomocą gestów i niezrozumiałych dźwięków. Premiera Samrost 3 już 24 marca na PC-tach.